Wodzowie, praworządność, a konstytucja. Oczywiście dla nauki. Jaka piękna katastrofa. Od początku tak zwanych konsultacji społecznych prowadzonych przez ministra Gowina na niby z tak zwanym środowiskiem śmieszyła mnie nazwa konstytucja dla nauki. Wydaje mi się, że po słynnej już konferencji prasowej Ministerstwa Nauki sprzed 2 dni słowo konstytucja w Polsce osiągnęło prawdziwe dno. I to nie tylko dlatego, że jednowładztwo Kaczyńskiego i jego dworu na Nowogrodzkiej za nic ma ustawę zasadniczą Rzeczpospolitej. Ale ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym niby obowiązuje, nadal jest nazywana konstytucją dla nauki, ale to, co się dzieje w obszarze zarządzania nauki i szkolnictwem, to jest pełen chaos i improwizacja. Oraz, nomen omen, kazuistyka. Obejrzyjcie, wysłuchajcie, proszę, tę konferencję. Link pod spodem tego materiału. Wodzowie nauki lubią posługiwać się barwnym językiem. I dobrze. Świadczy to dobrze o ich wykształceniu retorycznym. Tendencja jest taka, że w trakcie panowania obecnego ministra wszystko było zaplanowane i wszystko było jak należy. Taka jest tendencja semantyczna przekazu ministerstwa. Cała zaś krytyka działań ministerstwa jest określona mianem hałasu. Hałastra krytyków to zło, oczywiście. Natomiast działania ministra zmierzają w stronę większego porządku oraz działań charytatywnych właściwie. Wszystko jest pod kontrolą, zaś to, co teraz proponują panowie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, to wyłącznie skorygowanie działań Komisji Ewaluacji Naukowej. To wsparcie, to ratowanie, to unikanie wielu szkód i to w końcu jest dostarczanie warunków zrównoważonego rozwoju. Jakże piękne i umiarkowane metafory. Wsparcie, ratowanie, unikanie szkód, zrównoważony rozwój. Dlatego należy ratować, uwaga, okręty flagowe, czyli giganty polskich uczelni. Tak właśnie się przedstawia ta praworządność wodzów, której przeciwstawia się konstytucja dla nauki. Konstytucja dla nauki, bo przecież nie pada nazwisko ministra Gowina, ten jest kompletnie wymazany z pamięci, jest postrzegana jako ta, która jest odpowiedzialna od początku za pokrętną ścieżkę ewaluacji. Owa pokrętna ścieżka ewaluacji prowadziła do absurdów i szkód oraz skandali i rozwiązań czysto ilościowych. Takie słowa właśnie padają podczas tej konferencji. Pragnę zwrócić uwagę, że w trakcie tej konferencji pada także sformułowanie kazuistyka w towarzystwie rozwiązań czysto ilościowych. Otóż, jeśli idzie o słowo kazuistyka, to idealnie ono pasuje do tego, co panowie uprawiają. To jest właśnie kazuistyka, rodem ze średniowiecznych praktyk językowo-teologicznych, bo według słownika języka polskiego jest to pokrętna argumentacja, naciąganie argumentów i przykładów w celu uzasadnienia jakiejś tezy, albo też drobiazgowe rozstrzyganie szczegółowych problemów, zwłaszcza moralnych lub prawnych, przez stosowanie dla nich odpowiednio dobranych zasad ogólnych, albo też sformułowanie przepisów prawnych opartych na analizie konkretnych przypadków, albo też obserwację i analizę rzadkich przypadków chorobowych, dokumentowanie przypadków rzadkich schorzeń. Immanuel Kant nazwał kazuistykę dialektyką moralności. Wydaje mi się, że panowie w ministerstwie bardzo mocno się starają, żeby ich działanie było postrzegane jako działanie dobre, jako działanie ratujące, korygujące, wspierające, unikające szkód, zapewniające zrównoważony rozwój itd., itd. Ale środki, którymi to robią, to jest właśnie ta kazuistyka. Bo jeśli można było wyobrazić sobie, iż ratowanie tak zwanych mniejszych ośrodków, na przykład w Zielonej Górze czy w Lublinie, czy chodzi o rodzimą uczelnię ministra, to jest cool, poprzez manipulację
ewaluacją i punktacją czasopism oraz wydawnictw, to jest ratowanie mniejszych ośrodków i zrównoważony rozwój dla Polski i polskiej nauki, no to jednak ratowanie tak zwanych, i tutaj się pojawia metafora niezwykle istotna, okrętów flagowych polskiej nauki, to znaczy na przykład SGH, SGGW czy UJ z naukami medycznymi, no to jest dopiero właśnie kazuistyka. Mówi się tutaj jednocześnie o tym, że kazuistyka to są rozwiązania czysto ilościowe, zaś faktycznie kazuistyka to jest przeciwieństwo praworządności, przeciwieństwo rządów prawa, przeciwieństwo konstytucji. Ja nawet jestem zwolennikiem kazuistyki prawdziwej, niezakłamanej, czyli tak zwanych studiów przypadku w metodologii nauk, ale jako średniowieczna praktyko teologiczno-prawnicza pozostaje symbolem zakłamania i obłudy. Wydaje mi się, że właśnie słowo konstytucja dla nauki osiągnęło dno właśnie w trakcie tej konferencji. Wielokrotnie krytykowałem konstytucję dla nauki, czyli ustawę 2.0, za to, że daje zbyt wiele spraw, zbyt wiele praw ministerstwu i rektorom, za centralizację. I wydaje mi się, że po tej spektakularnej katastrofie ewaluacji jedyną ścieżką wyjścia z tego jest totalna decentralizacja szkolnictwa wyższego. Zresztą jest to jedyny ratunek również dla Polski jako takiej. Decentralizacja władzy, bo takie właśnie rozstrzyganie arbitralne, manipulowanie przy ewaluacji, która miała być ewaluacją z regułami, miała być ewaluacją praworządną, manipulowanie takie musi prowadzić donikąd. Nie jest tak, że ta ewaluacja była dobrze ustawiona od samego początku i że wszystko jest pod kontrolą. Nic nie jest pod kontrolą, bo tego rodzaju odgórne próby narzucenia jakiegokolwiek porządku, jakim była ustawa Prawo o szkolnictwie autorstwa Gowina, odgórne, arbitralne, wodzowskie, nie mają żadnej racji bytu w świecie rzeczywistym. Na zakończenie nie chciałbym być populistyczny i pytać, które uniwersytety odczuły podwyżkę, o której mówi minister, po łaskawym podarowaniu przez ministra, jakże wspaniałomyślnie, przez wodza edukacji i nauki Przemysława Czarnka, miliarda na uczelnie pod koniec ubiegłego roku. Jednak naprawdę szkoda mi tych wszystkich, którzy byli przejęci procesem ewaluacji, którzy napracowali się przy tym bardzo. Komisja Ewaluacji teraz ma naprawić swoje wnioski tak, żeby nie wywoływać skandalu i zgorszenia, czyli w myśl wskazań ministra, wtedy on, wódz nauki, wyda decyzję. Ciekaw jestem, ile podmiotów będzie miało podstawę do odwołań. Wodzowie i kazuiści. Życzę dobrego dnia.